moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, wychodzimy z domu. Dzisiaj w ogóle będzie taki film, w którym pokażę wam bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy. Tylko że czekam jeszcze dzisiaj po południu, ma przyjść jeden kurier i myślę, że on już przyniesie większość. Także to wam wszystko pokażę później, ale słuchajcie, ubieram się, właśnie mam na sobie sweterek z firmy Moremua i do tego biorę tą torebkę, torebka Polen, o którą bardzo często pytacie i którą widzę ostatnio coraz częściej w internecie. Torebka jest przepiękna, słuchajcie, i muszę wam powiedzieć prawdę odnośnie tej torebki. Jest piękna, rzeczywiście jest taka niebanalna, kształt jest bardzo ciekawy, kolor jest idealny, jeżeli chodzi o odcień brązu, naprawdę, jest po prostu super do różnych stylizacji, na wszystkie tak naprawdę wszelkie okazje, jakie sobie możecie tylko wymarzyć. Taki cukiereczek i zawsze właśnie przyciąga wzrok. I muszę wam powiedzieć, że jej jakość pozostawia wiele do życzenia niestety. Co mi się przytrafiło, to to, że bardzo zdzierają się rogi. Słuchajcie, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie, mam nadzieję, że... Czekajcie, spróbuję wam to... O, widzicie to? Tu. Widzicie, co się dzieje? Każdy róg... No może nie każdy, tak? Ile ja tą torebkę mam? Ja ją kupiłam we wrześniu. Tutaj jest zdarte. Tutaj jeszcze nie. Tutaj jest zdarte. I to tak już powiedziałabym, że solidnie. Jest to torebka droższa, tak? No nie jest to torebka za 300 zł. Nie jest to też torebka moim zdaniem premium. Nie powiedziałabym, że jej jakość jest fantastyczna. Właśnie czytałam, że wielu osobom się coś takiego robi. I że firma nie chce uznawać gwarancji na to. Nie wiem, no... Moim zdaniem jakość od tych torebek, które mam, nie za wiele, ale mam kilka, tak, rzeczywiście tych jakości premium, no jest zupełnie inna, bo moja torebka YSL po, nie wiem ilu latach, kilku latach nie wygląda, nie ma takich rogów pozdzieranych jak ta. Także ona jest przepiękna, ale to nie będzie torebka taka długowieczna i nie nazwałabym jej, że to jest jakaś jakość super premium i że to jest naprawdę wyjątkowa jakość, za którą warto zapłacić pieniądze, ale ona też nie kosztuje, wiecie o co mi chodzi, ona kosztuje sporo, ale to jednak nie są te tysiące, jak inne torebki potrafią kosztować, także... Naprawdę, no, jej kształt jest niebanalny. No i oczywiście jeszcze kolejna rzecz, to to, ja mam tutaj oczywiście stado paragonów, to to, że niektórym, jakoś, nie wiem, nie skupiam się na tym, że takie rzeczy mogą być wadą, tak? Wiem, że ona ma taki kształt i po prostu to akceptuję, i, ale wiem, że niektórym może przeszkadzać to, że jednak dojście do niej jest utrudnione. Jak widzicie, tutaj nie jest jakoś tak za szeroko, tutaj nie ma tak za dużo miejsca. Także tak, biorę ją dzisiaj ze sobą, oczywiście tak ją bardzo lubię, ale no obawiam się, że na tych wszystkich takich zgięciach ona z czasem będzie troszeczkę się niszczyła. Już wychodziliśmy, ale przyszła jeszcze jedna rzecz, bo widać to właśnie, jak mnie to irytuje, że ja po prostu, jak zamawiałam te wszystkie włączniki światła, te wszystkie kontakty, jak zmienialiśmy, kiedy to było, w listopadzie, czy to w grudniu było, jakoś tak we vlogmasie to chyba pokazywałam, to oczywiście zamówiłam tylko te, które widziałam, nie? A to, co było powyżej już mojego wzroku, no to już przecież człowiek nie zamówił, ale potem to zobaczyłam. No ale co do czego, zapomniałam. I po prostu za każdym razem, jak składam film i widzę to, to mnie tak to drażni, że tam jest biały ten włącznik, także zamówiłam, proszę bardzo, mamy. To jest włącznik do wiatraka, którego i tak nigdy nie używamy. Ale... To tobie huczy. No bo on strasznie głośno huczy. Wcale nie. Ale w końcu dzisiaj Jurek, żeby się nie nudził, to postanowiłam kupić farbę do łazienki, żeby ją pomalować i postanowiłam... A, jeszcze postanowił się kran zepsuć w łazience. To już wiesz, to da się... Co? Powiedziałem już. Naprawdę? Ja musiałam cię tyle czasu prosić i ty go naprawiłeś w 15 minut? Naprawiło mocy urzędowej i jest zrobione, o co ci chodzi. To jeszcze linka w drzwiach do zrobienia i włączniczek. Także proszę bardzo, i później wam pokażę, że już nie będzie tego. O, będzie tak. Tak. Jest mój telefon, o nie, ładuje się na górze. Jurek, a ja mam już buty, pójdziesz na górę. No lecę. Proszę, Kicia. Spagatami. Kiciunia, ubiorę ci kurtkę potem. Kiciunia, na wizytę Kiciunia. Słuchaj, a ty potem... Wyłączy film i... A potem telefon. Ja nie jestem taka. Nie, no. Jurek. Tak? A potem chcesz jechać do kolegów i chcesz, żebym ci zrobiła tego sosu dużo? To pójdziesz po telefon?
powiedziałam. Musicie wybaczyć to, że pierze pralkę. Mam jeszcze pół godziny. 29 minut dokładnie. I Morris jeszcze je, ale słuchajcie, wróciliśmy właśnie do domu, znaczy Jurek już pojechał, zaraz jedziemy generalnie do znajomych, ale właśnie chciałabym wam pokazać, bo zupełnie nieoczekiwanie 2 godziny przed, wcześniej przyszła paczka, na którą czekałam, także bardzo dobrze, idealnie, zaraz wam tylko pokażę to, co mam, rozwieszę pranie i, gdzieś tu włos mi wszedł do oczu, i właśnie jedziemy do znajomych, ale słuchajcie, byliśmy w Aldi i znowu był ostatni zapach, ten za 2 funty, taki mały, gruszkowy. Myślałam, że już ich nie będzie, myślałam szczerze mówiąc, że taka, bo ty po prostu jesz tak szybko, jak myślałam, że tego już nie będzie, ale że to taka świąteczna była seria, a jednak nie. Tylko trzeba sprawdzać, bo one są w takich kartonowych pudełeczkach, trzeba sprawdzać, czy są patyczki w środku, wiecie, bo bardzo często, znaczy ostatnio kupiłam takie bez patyczków niestety, jak się okazało, a jednak te patyczki takie świeże, to wiecie co, lepiej to czuć. Także mamy gruszkowy i ten, do łazienek, ja to bardzo lubię, bo to w takim małym pomieszczeniu fajnie pachnie. A! Także to zaraz postawię, wczoraj umyłam łazienkę. I mam też mydełko. Także tak, tylko pomyślałam właśnie, że wam to pokażę. Zrobiłam, bo jedziemy też na grilla, tak jak tydzień temu. Także znowu kiełbaska, dla siebie mam jakiegoś kurczaka. I oczywiście ziemniaki, tylko kupiłam większe, takie typowe do pieczenia. I oczywiście sosu czosnkowego, zrobiłam im sos z takiego dużego jogurtu naturalnego, tego greckiego, i z całego opakowania z dużego majonezu. Także no, także i do tego chyba wrzuciłam 8 czy 9 ząbków czosnku, także będzie moc, będzie moc, będzie, nie będą, nie będzie zombie dzisiaj w nocy, będzie odganianie zombie. Także to idę poustawiać i idę wam pokazać, co mam nowego. Dobra, jestem na górze, tam pralka sobie pierze. Mamy paczuszkę z worki, ale z tej paczuszki to wam pokażę niewiele, bo to następny pomysł, jaki mnie ostatnio dopadł. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wszystko tak naprawdę, co kupiłam ostatnio, nie ma tutaj żadnych ciuchów, nie ma tutaj żadnych ubrań, niczego takiego, butów, nic, bo w ogóle na to nie patrzę, jest teraz taki okres, wiem, że w Polsce jest zima, u nas natomiast jest po 12-15 stopni, także już nie chcę kupować żadnych ubrań zimowych, mam wystarczająco, a jeszcze nie ma, i jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby kupować jakieś takie wiosenne, chociaż już wiecie, mi się marzy taki właśnie sweterek, na przykład w takim kolorze żółtym albo w różowym, żeby on był taki, jakoś by nie gryzł, żeby był mięciutki, taki rozpinany, coś jakoś tak, wiecie, ostatnio sobie obzdurałam coś takiego. Także tak, jest tutaj za to dużo kosmetyków i to kosmetyki tak naprawdę po prostu, które mi się pokończyły, kupiłam nowe, kupiłam... Ja raczej nie mam takich zapasowych kosmetyków, raczej gdzieś tam o czymś sobie myślę, tak, co bym chciała później używać, ale nie trzymam tak kosmetyków na zaś. I od czego zaczniemy? Może zacznijmy od włosów. Anwen to jest coś, co po prostu jest odkryciem... ubiegłego roku, już w sumie końcówki, uwielbiam absolutnie, te maski są genialne, Jurek używa tutaj, ja używam tam, także schodzi nam to, wiecie, no jak używają 2 osoby, to zawsze szybciej to schodzi, zużyliśmy już 2 i chciałam zamówić kolejne na stronie Veza Beauty, tam możecie znaleźć w Anglii, albo na Notino też są, ale oczywiście nie ma tych, które ja chcę, chociaż na Notino chyba jest więcej. Chciałam właśnie tą różaną, chciałam kakaową, chciałam do włosów blond, taka, która jest jakby, która ochładza kolor, chciałam właśnie spróbować, ale one są wyprzedane, także niby, że mają być wkrótce, także mam nadzieję. I chciałam jeszcze kupić, czekajcie, szampon dla mężczyzn, tak? Chciałam właśnie taki, żeby Jurek mógł sobie używać. I to są takie jakby moje plany, tak, że jak to wróci, no to kupię. I jeszcze bardzo dobra jest maska, ona chyba się nazywa Sleeping Beauty. Na noc, bardzo fajna, naprawdę włosy są super, można nałożyć na suche włosy, można nałożyć na mokre, wtedy na przykład na krócej, ale na suche po całej nocy umyć i naprawdę czuć takiego kopa.
na tych włosach. I to jest właśnie nowa, tej różanej jeszcze nie miałam, ale dzisiaj byliśmy w sklepie i właśnie była ta. Także zobaczymy, tak? Ale to są moje plany. Zamówiłam jeszcze jedną rzecz. Pokazywałam Wam już jakiś czas temu taką maskę też, która ochładza kolor Medavita. Zamówiłam ją dzisiaj dopiero, także ona przyjdzie. To zobaczymy. Dalej, jeżeli chodzi o paznokcie, słuchajcie, mam też tutaj kilka produktów. Ja potrzebuję generalnie zmienić moją lampę, bo lampa ta LED-owa w ogóle, jeżeli w sensie co jakiś czas trzeba wymieniać żarówki w lampach, takich wiecie, jak się robi paznokcie, ale albo po prostu co jakiś czas wymienić lampę, jeżeli jest taka, no, gdzie nie ma wymiennych tych żarówek, no i właśnie moja taka jest i ona zdecydowanie już jest do wymiany. Muszę coś znaleźć, jeszcze na razie na tym nie siedziałam, bo po prostu te paznokcie się nie trzymają, tak? I to jest chyba pierwszy punkt taki zaczepny, gdzie należy szukać jakiejś, wiecie, zmiany. Właśnie ta lampa, ale chciałam też, mówiłam Wam jakiś czas temu, że jak mi się skończy tam, co ja używam, bazę z Semilaka, jakiś tam gelisz, coś takiego, to chciałam spróbować innej, ale kupiłam jeszcze inną, bo wiecie, jak to bywa z tym chodzeniem do kogoś na paznokcie, to bywa różnie. No, także generalnie chciałabym spróbować jeszcze raz sama, tylko że muszę właśnie zamówić jakąś lampę. Ale mam też nowe lakiery, bazę, taką flexi bazę, która powinna, wiecie, jakby usztywniać troszkę, w sensie sprawiać, że paznokieć będzie taki bardziej, że mniej będzie podatny na łamanie. Wiem, że ta dziewczyna, której chodziłam wcześniej, właśnie tego używa, no i powiem Wam, że to było naprawdę coś konkretnego. PN Pro Nails to się chyba nazywało. Nie wiem, nie jest tutaj napisane, ale chyba tak. Jeśli tutaj mam włosy z tego sweterka. O, no oczywiście, te włosy zawsze idą prosto do nosa. Także mam taką flexi bazę, bo już nie mam tych produktów, więc tak czy siak musiałam zamówić. Sapphire Gloss. Czy to było słychać? Spróbowałam tego sosu czosnkowego i po prostu... to jest top coat, taki po prostu no, top, tak? Na koniec, który naprawdę nie żółknie, także, także fajnie. I wzięłam jeszcze taki mały The Gel Bottle, to jest numer 019, Builder in a Bottle. Taki mały lakier, który powinien być takim idealnym odcieniem nude. Teraz te lakiery stają się coraz modniejsze. O, on jest taki transparentny, bo ja wolę, jak są te wszystkie kolory transparentne. Widać to? Zobaczcie. Widać go? Nie wiem, mam nadzieję, że go widać. Taki jesteś, taki różowy, nude. Zobaczymy. Na zdjęciach wyglądał ładnie. No i do tego wzięłam coś, z czym, nie wiem, nie miałam nigdy wcześniej do czynienia. Ale widziałam, że dziewczyny właśnie używają, jakby żeby ładnie podejść tutaj przy skórkach, to nie dojeżdżają samym lakierem, tym grubym pędzelkiem, tylko rozprowadzają takim cieniutkim pędzelkiem do zdobień jakby. Zobaczymy, taki ty wiotki jesteś, czy ja sobie z tobą poradzę. Jeszcze prawą ręką na lewej, ale czy lewą na prawej, to tutaj będzie wyższa szkoła jazdy. Zobaczymy. O, nie w tą stronę. Jak to? A, no tak, żeby on oddychał po prostu, pewnie jest dziurka. Także zobaczymy. To jakoś wiele nie kosztowało, także stwierdziłam, że damy mu szansę. Słuchajcie, dalej. Jeżeli chodzi o kosmetyki do twarzy, szybciej, 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 to słuchajcie, mam taką jedną perełeczkę, że naprawdę. Kończy mi się płyn do zmywania. Płyn z firmy Jean Marini Bioglycolic. BioClear to jest to, ale tamten jest chyba glikolowy. I po prostu musiałam kupić coś, co mi to zastąpi. Ja mam naprawdę mało kosmetyków, muszę Wam powiedzieć. Szczerze mogę Wam nawet pokazać. Naprawdę mogę Wam pokazać. Ja mam mało kosmetyków, mam po jednym serum, mam jeden krem, mam, nie wiem, jeden retinol, jedną witaminę C. Ostatnio jak były koleżanki we Vlogmasie na początku, to jedna otworzyła i mówi: Kate, ale gdzie są Twoje kosmetyki? W sensie w porównaniu z tym, co miałam kiedyś, tak? Gdzie rzeczywiście miałam dostęp do tych
takich kosmetyków drogeryjnych, tak? Gdzie kupowałam, testowałam, to mi nie działało, tamto mi nie działało, tak? Ja tą cerę mam problematyczną, zawsze taką miałam i wiecie, tak spróbowałam, to stało potem, miałam tego dużo i to było bez sensu. A odkąd używam właśnie tego Jean Marini i słucham tego, kogo słucham, to po prostu tych kosmetyków jest mniej, według mnie teraz mniej znaczy więcej, a mądra ta pielęgnacja, żeby była, tak, jeżeli... I po prostu takie kosmetyki mi pasują, tak, dlatego nie testuję tego nie wiadomo ile, nie zmieniam jakoś bardzo często, raz na jakiś czas trzeba, no bo ta cera się gdzieś tam przyzwyczaja i działanie takich niektórych składników się osłabia, ale słuchajcie, no tak, no po prostu, tak, i rzeczywiście mam tego mało, zaraz wam pokażę. Natomiast skończyło mi się to serum, które już widzieliście u mnie wiele razy, to jest po prostu, to jest coś niesamowitego, no tak od czasu jak używam tego, jeszcze takie z Viku, to później używałam, a też już mi się skończyło i wróciłam do tego, to jest jednak najlepsze, to mi naprawdę poprawiło stan cery, jak nic innego, naprawdę nic nigdy tak na mnie nie działało, także ile by to nie kosztowało, ja to chcę mieć, to jest po prostu cudowne, cała ta seria. Skończył mi się też właśnie żel do mycia twarzy z tego, znaczy kończy mi się, tak, ja tam mam jeszcze osobnie na kilka użyć, także dlatego to na razie stoi w pudełkach, ale pomyślałam, że kupię teraz z firmy Zoskin, też ZO Skin, Zoskin, też firma, którą bardzo lubię, bardzo dobrze na mnie działa i zdecydowałam się na taki eksfoliujący, na taki... złuszczający, tak delikatnie złuszczający do cery normalnej, do przetłuszczającej się, także u każdej. Także zobaczymy, jak to działa. Mam rano, stosuję też z tej samej firmy. To już jest taka, wiecie, no, profesjonalna, medyczna, wysokopółkowa firma, naprawdę poparta badaniami, dobrze działająca przede wszystkim i po której widzę naprawdę świetne rezultaty. Mam taki jakby delikatny żel, którym po prostu myję twarz rano. To, jeżeli chodzi o... Ale jeżeli chodzi o zmianę, to firma, próbki miałam w czymś tam, nie wiem, czy to było w kalendarzu, nie, to było w takim pudełku, które dostałam jako niespodziankę i słuchajcie, tam była firma Biosans, to się nazywa, tak jakby toner, bardzo fajny, bardzo mi się spodobał, jeszcze go nie zużyłam do końca, ale właśnie to jest w ogóle firma polecana przez jedną panią doktor, którą obserwuję, także też ufam. Zobaczymy, normalnie używałam tego, o zaraz wam też pokażę, tam jeszcze stoi też ostatni, na ostatni raz, to mam po prostu taki olejek do zmywania makijażu, do tego pierwszego etapu, żeby zmyć, po prostu żeby rozpuścić makijaż i potem skończył mi się krem, ten z Health Labs nam się skończył, nie mam żadnego innego, więc proszę bardzo, też firma Biosans, czy ciebie widać? Też taki ze skwalanem, z omegą, także zobaczymy, też bardzo zachwalany, że taki jest fajny, głęboko nawilżający i taki, wiecie, taki bardzo tłusty wręcz. I coś jeszcze mam. Słuchajcie, ostatnio dużo było o kosmetykach Clé de Peau. Jeżeli chodzi o to serum, o jest, proszę bardzo, Clé de Peau. Serum. Ostatnio nawet właśnie jedna z was napisała do mnie, czy jak dostałam te próbki do wykorzystania, czy to jeszcze działa. Niestety nie, to było może 3 minuty, ja po prostu miałam szczęście. Ale jeżeli rzeczywiście was to zainteresowała, wydaje mi się, że tak, szukajcie na eBayu. Można kupić, tak jak ja kupiłam ostatnio podkład za jedną drugą cenę, to teraz kupiłam za 1/4. Oryginalnej ceny, calutkie, nowe, podejrzewam, że albo jakiś prezent, albo nie wiem, czasami ludzie w firmach dostają takie rzeczy, albo jakieś części, no wiecie, jakaś część, nie wiem, całego pudełka, nowiutkie, nieużywane, oryginalne, bo ma tą samą konsystencję i tak samo działa, całe, pełnowymiarowe, tu jest chyba 50, tak 50, bo jest jeszcze chyba 70 albo 75 za 1/4 ceny, także jeżeli chcecie Clé de Peau, polecam eBay po prostu. Jeżeli chodzi o Sephora, zamówiłam jeszcze kilka takich kosmetyków kolorowych, ale na razie je zostawiam, bo to będzie przyszły projekt. Redken,
One United, to jest serum, taki jakby spray, on ma tutaj, wiecie co, 25 różnych benefitów na puszenie się, na oczywiście nawilżanie, odżywianie, wspomaganie, wszystko przed stylizowaniem, coś takiego naprawdę fajnego, co się szybko zużywa, ale nie kosztuje jakiejś fortuny, także zamówiłam to z takich rzeczy i słuchajcie, w Sephorze dostałam pudełko od niespodziankę znowu, także zobaczmy. Nie pudełko, tylko taką pouch. Taka przezroczysta. O, fajnie, taka przyda się. W sumie to nawet taka na podróże mogłoby być, nie? Bo podobne wymiary. I co my tutaj mamy? Pełne pudełeczko. Gratisiki, kochani. Gratisiki ROC ROC Retinol. Kapsułeczki z retinolem. Nie znam tej firmy. Tak wygląda. Retinolek lubimy oczywiście. Kapsułki takie, bardzo fajna forma, bo się nie utleniają. Trilogy. Nie wiem, czy tego nawet kiedyś nie miałam. Rosehip Oil. Organiczna. Znam tą firmę, na pewno ona chyba kiedyś jakoś tak, wiecie, było od niej głośniej, bo chyba Kate Middleton jej używała, także jeszcze kiedyś Kate Middleton, nie teraz już Princess of Wales, także... Tak wygląda duży taki produkt. Myślę, że to też jest pełnowymiarowy. O, Harry będzie szczęśliwy z kolejnych pudełeczek. I na Xi, nie wiem co to jest. Miętowy, nawilżająca odżywka do włosów. Miętowa? Miętowa, no 100% mięta. Ojejku, oby to tylko nie miało takiego efektu, chłodzącego. Strasznie lubię tych efektów, rozgrzewające, ochładzające, nie lubię tego. To, co ja tu pokazuję, tu jest. To jest dla mnie okropne. No ale dobra, zobaczymy. Lazartik. Kolejna maseczka. Keratynowa. Fajnie, ja lubię te właśnie rzeczy do włosów. Lepiej chyba nawet takie rzeczy do włosów, jak już ma udawać takie, wiecie, różne próbki, niż... Skończyło prać? Tak, wygrywa. Niż jakieś do twarzy, nie? Bo to może mniejsze prawdopodobieństwo uczulenia. Szampon też taki sam, miętowy. Już widzę mojego męża, który go zużywa. Dalej, co my tu mamy? Ole Henriksen. Peptydowy. Nawilżacz, kremik. Lubimy. Peptide Booster Moisturizer. Tak wygląda. Proszę, ładny ma kolor. Superancko. Jakąś kredkę tutaj jeszcze widzę. Lord and Berry. Ojejku, drogi. Czy to jest zielone? Supreme Green. O nie, pani. Zielonej kredeczki to u mnie na oczach nie zobaczycie, ale no. Attivi Puri, Colistar, Colistar znam, to jest serum z kwasem hialuronowym, proszę bardzo, też fajnie. Białe, nic nie widać, ale uwierzcie. Tak. Takie małe, fajne. To i jeszcze jedna rzecz. Charlotte Facial Oil, olejek Charlotte Tilbury. Czy to jest ten Magic Oil? Nie, Collagen Super Fusion Facial Oil. Taki mały słodziaczek. Cutaśny. Dobra, więc to mamy, jeżeli chodzi, no i oczywiście kosmetyczkę. Także co, pokażę Wam teraz tak naprawdę, jak wygląda moja szafka. Ona się troszkę wzbogaci, jak to wstawię, tak? I gdybym wyjęła tak naprawdę te próbki, które dostałam ostatnio z Clé de Peau, to jeszcze mniej by było. Ale chodźcie. Proszę bardzo. Tak wygląda. Bida. Naprawdę bida. Tutaj jest kremik, normalnie sobie stoi. Mam jeszcze ten kremik z Clé de Peau. Słuchajcie, naprawdę gdybym tak wyjęła te wszystkie próbki, to. Tutaj ostatnio dostałam kremik... La Mer mi pani dała w Harrodsie. To było też w próbkach, to nie wiem, czy ja to zużyję, szczerze, z Lumen. Tutaj jest jeszcze takie, też było z tych próbek. Tutaj oczywiście jakieś takie wspomagacze, Otrivin do nosa, ale on już chyba nawet pusty. No i krople do oczu. Moje kropelki do ciała.
dodaję to do kremu po prostu, fajne. I te z tej samej firmy do twarzy. Nawet bym powiedziała, że jako samoopalacz wolę te do twarzy niż generalnie te do ciała. Kremik pod oczy to też był z próbek, to widzieliście. AQ Skin Solution to jest to Active Serum, tak? Do twarzy. Tutaj mam jeszcze z Health Labs, już mam mniej niż pół. Witaminkę C, bardzo fajnie się sprawdza. Jeden retinol, oczywiście jeden SPF 50 Ultraviolet i do tego mam jeszcze jedną witaminę C. No to tutaj rzeczywiście mam witaminę C, ale jak widzicie, no tutaj są te kremy, bardzo fajnie mi się sprawdza ten na dzień, naprawdę jest bardzo fajnie nawilża i jest taki wystarczający. Także gdyby tak zabrać te próbki, to by tutaj mało zostało. Jeden krem, no witamina C się powtarza, jeden SPF, jeden retinol, jedno serum. Na dzień, na noc będę używała tego z Jan Marini. I reszta to są takie, wiecie, no wspomagacze, tak, że coś dodatkowego, no i oczywiście leki. I jeżeli chodzi o kosmetyki takie do zmywania się, to się już kończy Cetaphil, bardzo fajnie, bardzo delikatne, nie podrażnia oczu, mam nadzieję, że ten nowy z Biosense będzie też, nie będzie piekł. Bioglycolic też Jean Marini, to też się kończy, dlatego kupiłam nowy z Zoskin i tutaj jest Zoskin, którego jest jeszcze ponad pół, ale tego używam na dzień po prostu. Także tak, tutaj jest jeszcze właśnie próbeczka Clé de Peau, też fajna taka jakby taki mus tworzy, bardzo fajna rzecz. Jezusek, czyli to serum złuszczające, którego jeszcze nie używam i tutaj mam właśnie końcóweczkę, najpierw to bym chciała zużyć, też takie jakby taki toner, tak? Jeden peeling, jedna maseczka Zoskin, taka glinkowa, niebieska. O, tak jak Smurf w niej wyglądam dosłownie. Linomak, jakby taka wazelinka. To jest coś, pigment bar, coś co się nie kończy i do tego są takie gąbki dwie. To jest na przebarwienia, też polecane przez Med Marcy. Do tego to dostałam od dziewczyny, która mi robiła paznokcie. Taka oliwka. No i oczywiście wiecie, jakieś takie tam maści, gumki, spinki, takie rzeczy. Także tak to wygląda. Myślę, że naprawdę mogę być, mogę powiedzieć, że nie mam wcale aż tak dużo kosmetyków. Na pewno jedni będą mieli więcej, inni będą mieli jeszcze mniej, ale mi to pasuje, tak? Dla mnie jest to idealna ilość, nie mieszam, dobrze mi się sprawdza, także jestem zadowolona. A tak, żeby stało, albo żeby na siłę nic nie mieć, to też bez sensu. To wszystko, tego wszystkiego po prostu używam, tak? No i tutaj jeszcze są włosowe sprawy. Także tak to wygląda. Już jak dołożyłam wszystkie te kosmetyki, które teraz Wam pokazałam, no to już jest troszkę pełniej. Ale i tutaj jest właśnie sekcja próbkowa, jakieś takie rzeczy dodatkowe, a to jest to, czego używam na co dzień. Co tu się kończy? Z tych rzeczy się w sumie to ewentualnie, ale to też jeszcze chwilę. To jest naprawdę bardzo fajne. To Clé de Peau też... Poszukamy na eBayu. Takie rzeczy, wiecie, jeden krem, ten jeszcze mi zostało tam, a to i tak nie będzie widać, na dwa razy. Na noc, na dzień, różne sera, retinol to raz w tygodniu maksymalnie, bo on jest bardzo mocny, SPF oczywiście codziennie. Także jedyne co mam wybór, no to właśnie w tych serach na dzień. Albo ewentualnie to i to mogę stosować zamiennie na noc. Tutaj jeżeli chodzi o kosmetyki, no to te dwa, ten i ten wyjadą bardzo niedługo, bo się właśnie kończą. To też w sumie i zostanie tylko zmywanie, pierwszy etap, zmywanie, drugi etap. I w sumie, no i potem serum, kremik i tyle. Albo rano to tylko to. Także jedna maseczka, myślę, że jest ok. O, proszę mi tutaj nie dyndać. Dobra, moi drodzy, to wszystko. Rozłożyłam tam te kosmetyki. Kolejne pudełko
do recyklingu. Idę rozwiesić pranie i uciekam właśnie do znajomych. Także tak, taki dzisiejszy film. Dużo gadania, dużo kosmetyków. Ja bardzo lubię takie filmy u innych podglądać, czego używają, do czego wracają przede wszystkim, tak? Jeżeli ktoś używa czegoś cały czas, a ufam mu i nie wiem, spróbowałam już czegoś z jego polecenia i to mi się sprawdziło, no to wiecie, taki kszting, że można jeszcze z czegoś skorzystać, że to coś, co on pokazuje, rzeczywiście jest dobre, tak? I rzeczywiście tego używa i jest wiarygodne i kupuje to cały czas. Także ja bardzo lubię takie rzeczy oglądać i podglądać. I taki właśnie wyszedł nam dzisiaj filmik kosmetyczny, przegadany. Także moi drodzy, tyle. Widzimy się niedługo w kolejnym filmie, a ja idę jeść kurczaczka z grilla i ziemniaczki pieczone z grilla. Także będzie pysznie. Trzymajcie się. Pa, pa.